Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Mam sprawę! Tak? Tak. No od wczoraj, no jakby to powiedzieć, delikatnie mi stoi penis. Uprawiałem stosunek seksualny z moją koleżanką i po spuszczeniu się nadal został mi zwód. Niech pan zobaczy, stoi jak widły w gnoju. No faktycznie, faktycznie. Próbowałem pod pasek, nawet gumę założyłem, żeby opadł. I nie opadł. A była brana Viagra? No była, no a jak inaczej? Kurde, w moim wieku bez Viagra ja mam 31 lat. Nie no, bez niebieskiej tabletki to ja nawet sieku, ale to wczoraj? No jak, no wczoraj, dzisiaj, no cały czas Viagra biorę, no żeby mi... No to jak dzisiaj pan też brał, no to się pan nie dziwi, że stoi. No to się nie bierze normalnie jak na przykład witaminę C, czy co? Siema, siema, nie bierze się! Dziękuję bardzo! A, ty, a mógłby pan na receptę mi przepisać jakąś tabletkę, żeby mi opadło? Dziękuję, dziękuję do Nate'a! Przepiszę, zapraszam. Jonathan znowu? Weźmiemy Jeffika. Nie. Jeffik chce być urologiem w przyszłości, także pomoże. Nie chce być. A kto to jest urolog? Urolog to lekarz od penisów. Nie chcę być urologiem. Chce pan zobaczyć mojego siura, Kuba? Jeffy chce zobaczyć, no. Nie chcę. Wczoraj sprawdzał, pan sobie wyobrazi, czy pacjent ma piercing na penisie. Ale że kolczyk? No. Ale na chuj się przypierdalasz. I nie wiem. Czy ktoś powiedział i nie miał. Chuj? Dobra, to ja wystawię receptę, Jeffy jeszcze sprawdzi. Nie. Jeff, proszę użyć kto to do mnie mówi? Zegarek? Kuba? Macie gadający zegarek? Tu, w tym pokoju? No, tu jest ten, to jest wideokonferencja na laptopie, pan patrzy. Ty, ale jaja, i do mnie mówi o penisie. Dobra, komputer, powiedz penis! Tableteczki pan sobie połknie i powinno być jak wszystko git. Ale teraz mam połknąć? No teraz połknąć. A co to jest za... Czy ty mnie faszerujesz tabletką Gwantu, Kuba? Nie tabletką Gwantu. Na pewno to jest tabletka Gwantu? Kurwa, nie mi miałeś podejść tą tabletkę. To mam to jeść, czy nie, panie doktorze? Nie, to nie jest. Nie. To jest po prostu... Unormowanie kurzy tam na dole, tak powiem. Tak. Przepływu krwi. Nie. Ale że... Ty kolega mi podał, więc teraz będę musiał tak z dwie dać. Wziąć niebieski. Halo, no pani Dycha! Szkoda! Tak, co tam? Już wszystko okej, powinno być lepiej. Kurde, ja sam? Jestem nagi, nie ubrany, dobra. O, ale się zestresowałem! Pan się cieszy, że kolega tu nie dominował dzisiaj. To trzeba na spokojnie. Jedną tak chłopaki, dzisiaj zdominował, że odleciała. Odleciała po prostu. O kurde, nie tak odleciała. Odleciała. W czym wam pomóc? Kolega tutaj się wstydzi być lekarzem. Pan się wstydzi, tak? A czego się wstydzisz? No, dla lekarza to powinno być normalne, nie? Że te, nie powinno być. Jak słyszę o organach płciowych, to się czerwieni i ucieka. Ale pobraliście mi organy? Mentalnie 15 lat. Nie, panie Dyszko, panu nic nie pobraliśmy. O nie, no jest, kurczę, kiełbasa. Nie, to spokojnie. No, bałem, bo spałem, trzech facetów nade mną stoi w kitlach, mówię, Kuba. Nie, no jeden przyszedł, ja wypisywałem receptę. O proszę, tutaj jest recepta. A bardzo można to wziąć. To jak... Na papulon? Tak, dokładnie. No. No i fajnie, Kuba, idę sobie kupić. Jest w czopikach? Tak, no, jest w czopikach. Ja lubię w czopikach. Ale takie pytanie mam. Tak? A czy czopiki trzeba popijać? Nie! No bo ja nie wiem w sumie. Ale co mam z nim zrobić? Zainstalować? Czopik trzeba zainstalować do tyłka. Do tyłka trzeba. Aha, robi plugin. Plugin. Plugin, no. A ja myślę, że... ci mogę pomóc. Mógłbyś? Bo mam czopik. Trevor pomoże. Trevor, tak. A możesz tu od razu? To nie ma problemu. To trzymaj. Ty, a masz troszeczkę, nie wiem, ujebane w smarze jakieś rękawiczki czy coś, żeby ja troszeczkę gładzić? Ja dam rękawiczki, Trevor. Cześć, Trevor. Tylko nie pluj, jak coś, masz, dobra? Rękawiczki. No. Trevor, to słyszałeś ogródek, czy nie? Nie jeszcze, nie. O, pięknie. To daj ty, kurwa, mam rękawiczki. Dawaj, ściągaj gacie. Jedziesz ty. Odsłoń sobie, nie dawaj. Ściągaj mi, że mi siur nie wypadł. Naślij tylko. Dobra, uwaga. No. Gotowy? Mhm. A, poszło.
kurwa wypierdziałem! Kurwa stary, to już nie pomogę. Proszę jeszcze raz! No to już kurwa drugi raz nie zrobię. Ale co, już wypierdzianego nie można? No kurwa, już nie obliżę takiego. Kurwa, to nie mam więcej. No nie jestem pojebany. Do widzenia! Do widzenia! Dzięki za pomoc! Witam, szefie, kłaniam się, niskasz po same. A co ty kurwa masz pod okiem? Gdzie? Kurwiła mnie. No. A ta przyjebał mi, no? Tak, kto? Tak jest, no, no. No kurwa, czego ty nie rozumiesz, babę bijesz, że ja ją zatrudnię, ja mogę ją bić! Kurwa mać, no nie po to jej płacę, żeby mnie ją przyjebać! Musiałem przywrócić pokorę, wiesz? Nie chciała się złać. Puszcza się delikatnie z jakimś policjantem. Co ty robisz? Chłopaka policjanta. Ale cię rozłożę jak ale namiot teraz! Ale cię normalnie dorwę, niech mnie tylko szef puści. No nie wiem, kurwa, czy będziesz miała siłę. Z policjantem się prowadzasz? No, szefie, trzeba jakoś dobrze się ustawić. Ja cię, jak kurwa, zaraz dobrze ustawię. To co? I cyk, rzucona na wyro. Co ja wstajesz? Ja ostatnio słyszałam, że szefa zakuwali w kajdanki. Kładziesz się mi tutaj? Penisa trzymam dwoma łapami. Szefie, nie, tak to się nie bawimy, nie. No co, zgłosisz mnie do urzędu, czy co? Nie, no gdzie? Ale co, nie podobam ci się? Nie, no tego szefie nie powiedziałam, że szefie jest jedyny w swoim rodzaju. Czyli ci się nie podobam? Nie, dlaczego tak szef myśli? No bo... Nie pocałowałaś mnie jeszcze. Jak nie? No kiedy mnie pocałowałaś? No w tą glacę? No przecież szef ostatnio dał... Ja chcę w usta... No nie, szefie, nie mogę. No jak nie możesz? No zajęta jestem. Jak zajęta? No zajęta jestem, no. Ale czym? A raczej kim? Kim? Nie znam gościa. No to bierz mnie, nie... Bierz mnie całego. Możesz rozerwać koszulę, kupię se nową. Wrzucę to w koszty. Bierz to mnie ja jak zasiłek. Ja szefowi przedstawię nową koleżankę. Co na to, szef? No kurwa, no ja chcę ciebie. Weź mnie, no, liścia mi zajęta. Ale... Nie, no szefie, nie będę... No nie, no pierdalni mi liścia normalnie, żeby z okularem się szkła kontaktowe zrobiły. Nie, szefie, nie będę biła. Kurde, no ale nie lubisz? No to zwiąż mnie. Do sufitu, kurwa, do lampy mnie przywiąż. I zapalniczką lubi na dole. A to szef tak lubi? Nie wiem, czy lubię, zrobi to. Weź mnie na lampiona. Na lampiona? Ja myślałam, na mechanikę lepiej. Dobra, idziemy. Z tobą nic nie będzie. No, szefie, co zakazane, to lepiej smakuje. Nie wiem. Nie chcesz zdradzić faceta, to już cię nie lubię. Gdzie cię odstawić? No, tutaj nowa koleżanka jest razem z Sailą. Tu mnie szef może odstawić. Żona wygląda jak Sol. Jak Kylie Jenner wygląda. Kylie Jenner. Chodź. Oho. Muszę z nią pogadać o tobie. Dobra. Zamknij oczy i nie patrz mi na dupę, dobra? Skup się. Co ona lubi? No. Łowić ryby. Co? Łowić ryby. Kurwa, co ty pierdolisz? I co, mam ją na ryby na staw? No nie, lubi łowić facetów, o to mi chodzi. Aż. Wędkarka. Kocica, kuguar, tak? Tak, jest gotowa do ataku. A na przykład, a jak ma na imię? Kylie. Co? Lubi ostrą jazdę i dobrą zabawę, serio. Masz tu zwijkę sobie, wciągnij kokainę z pierwszej szufladce, dziękuję bardzo. Dzięki. Jak ty się do pracy ubrałaś? Ja tu pracuję? No podobno jesteś nowa. Jestem nowa ogólnie tu, a nie w pracy. Podobno u nas... Ale podobno chciałaś pracę u nas mieć. Tak, szukam pracy. Pokaż, jak wyglądasz w staniku. A wytłumaczę ci zaraz dlaczego. Takie trochę niestosowne do pracy. No ale mamy czwartek w bikini, to... Ale dzisiaj jest kolorowy poniedziałek. No ale najpierw muszę zobaczyć, jak wyglądają twoje cysie. Przyjdę w czwartek, jak będzie... No ale jak będą wyglądały źle, to co? Będę musiał cię zwolnić. No to... Wiesz. Słuchaj, nie opieraj się. Ja widzę, że do mnie masz pociąg. Cała jesteś zaśliniona. Weź sobie chusteczkę, się przetrzyj. Ja mam burgera, sorry. Standardowa naprawa. Na pewno na burgera, a nie na mnie. Przez co, jak jestem przystojny? Wiesz co, powiem ci szczerze, że w tej kurce twojej pizzerii naprawdę takie, no...
trochę deszczowo? Duże. No duże, jak planeta. Takie mam łapy. Cyk. Słuchaj. Mowa jakie omieszały. Przecież ja cię podniosłem jedną ręką. Pomyśl, co bym robił z tobą dwiema. Myślę, że pompki na przykład. No, bym robił pompki na tobie. Dobry. Mógłbym cię też wypracować. Wszystkie prace domowe mogę z tobą zrobić. Nie, pracować mnie nie musisz, bo włosy i tak mi wystarczająco stają. Ale to włosy by nie stały. Rozczochrałbym ci czuprynę. Słuchaj, a czy ty lubisz się całować? Daj buziaczkę dla dychy. A w policzek może być? Ale dostanę naprawdę? A w policzek tak. No i tu poproszę wtedy takiego buziata. Super jest, chodź. Też jesteś super. Nawet ci z buzi nie śmierdzi, po innym śmierdzi. Nie, no gumę używam do życia. Ja mam wszystkie sztuczne zęby, już mi nie śmierdzi, w ogóle na nie nie umyję. Logan! Co tam? Co ty kurwa, Afganistanu bronisz, po turecku siedzisz? Chodź do roboty. Medytuję. Ty, buzi dostałem, normalnie w ryj. No i gij, też mogę ci dać drugie. Kurwa, nie chcę od ciebie. Stary, ty masz próchnicę na jedynkę. Następna odda. Dobra, kurwa, wszystkie będą na minus, to skacz od razu z tego klifu. Error. Siema. No co tak? Nie wiem, ale... Ty, nic mi się nie stało! Dycha przepierdolił, teraz trzeba 60 tysięcy na zdrabki. Ty! No. Oła! Kurwa, oła! On się uzależnił od głupoty, kurwa. Złap mnie, kurwa, bo... Czekaj, bo go muszę złapać. No dawaj, jeszcze raz. Przygotuj się, bo skaczę. No złap mnie, kurwa, nie! No... Ja nie wiem, kurwa, co stoi. Oła, oła. Kurwa, oła, chyba sobie nogę złamałem. A tu było wejście, no to co nie mówisz, kurwa, debilu? Nie, nie było. Jestem magikiem, kurwa, wyczarowałem je. No nic, musimy skądś wykombinować pieniądze. LSPD nam coś nie wiszą? No i wiszą, wiszą. No właśnie, chyba im się kończy umowa, nie? No chyba się skończyła. O, zobacz. Przewróciliśmy. Na głupi rysie. Pomóż. O, proszę bardzo. Dzień dobry, panie Dycha! Proszę nie bardzo! Zrobi tak jak gdy... Zamach to był no hopie, to nie był zamach! Dycha szybka akcja! Sztuczka magiczka, witam! No ale masz ładne zgredy! A jaka kamizelka! Ale on pięknie wygląda, na dziewczyny jedziecie? Czy na bal? Tak, znaczy na Mati dziewczyny. Się ubrał na randkę, ale jeszcze nie wie z kim idzie w ogóle. Ze Stejlą! Ze Stejlą! Stejlą! Kto jak? To jest no Stejla w ogóle? Cycki ma takie duże, kurwa, chłopie bimbały ma takie wyjebane, że oluju. Aha! Dziękuję bardzo. Nie zna w ogóle. YouTube'a. Jak nie znasz, to na warsztat musisz przyjechać. No Maci przyjechał dzisiaj 5 razy. No to teraz jedźcie, ja wam załatwię. Na warsztacie to nic nie było dzisiaj. No to teraz już są, wszystko załatwię. A zobacz jak my działamy, wy płacicie, my jesteśmy, nawet nie musiałeś dzwonić, już byłem. Tak, perfekcyjnie obrócenia. W sumie to ma rację, panie szefie. Picikela, nam powinniście jeszcze podrożały. Dopłacić, bo naprawy podrożały. Masz czas pogadać o tym wszystkim? Picikela, proszę cię, nie może nie. My cały czas płacimy tą samą cenę w Los Santos Customs. Za legendary. No ale tam, u nich śmierdzi gównem. No bo oni jeszcze nie wiedzą, że podrożały. Oni mało pracują. Nie, Mati, powiedz, u nas najlepiej jest na warsztacie. Mati nie wie, bo Mati mało jeździ, ale Mati był tu i tu i tu. Gdzie jeszcze tam byłeś? No Mati był wszędzie w ogóle, Mati pilował! Kurde, Mati nie kręci tak, bo sobie mdleje zaraz, mi się w głowie już kręci. Mati, o stój! O, bo Mati pilnuje, żeby nikt nie ukradł w ogóle. Mati, przyjedź, zaraz ci dziewczyny załatwimy. Dobra, ale Mati musi najpierw do szpitala w ogóle jechać. Po co? Bo Mati go boli ręka. Ale co ci jest? No nie wiem, Mati jechał, je walnął autem i Mati go boli w ogóle. To jedź Mati na szpital, a od razu później przyjedź do nas. A Mati se przykleił wąsa! No widzę, wyglądasz chłopia Kodżak. Mati, słuchaj, dziewczyna będzie cała umyta. Mamy szlauf na warsztacie, trzeba babę umyć. A jasne, coś się znajdzie, kierszerem ją przyjeżdżamy. Będziemy ci dziewczynę przygotować. Dobra.